Pozdrowienia z Tajwanu, skąd pochodzą najlepsi producenci replik gier softowych. Po raz trzeci mamy przyjemność obserwować zmagania uczestników Mistrzostw Świata organizowanych przez G&G Armament. Po lokalnych eliminacjach zorganizowanych przez krajowych dealerów G&G Armament, finaliści zostali zaproszeni do Taipei, żeby rywalizować o tytuł Mistrza Świata G&G CQB Shooting. W tym roku rozgrywki odbywają się na terenie hali Taipei World Trade Center, a uczestnicy ugoszczeni zostali w hotelu Grand Hotel w Taipei. Budynek hotelu jest jednym z największych na świecie przykładów klasycznej chińskiej architektury i jednocześnie jest ikoną Taipei. Na przestrzeni lat gościł wiele znakomitości z całego świata i teraz także my mamy przyjemność gościć w nim razem z uczestnikami G&G CQB Shooting Competition. Cześć wszystkim, nazywam się Łukasz Mućwicki, a ze mną jest Łukasz Pasiut. Przyjechaliśmy do Tajwanu na Mistrzostwa Świata, aby reprezentować nasz piękny kraj na zawodach G&G World Cup Shooting Competition 2023. Jesteśmy z Kamiennej Góry, nasza ekipa airsoftowa to jest Grupa Wis i przyjechaliśmy tutaj się dobrze bawić. Aby dostać się tutaj na zawody, musieliśmy przejść polskie eliminacje, które odbyły się w Warszawie w GTA Arena, organizowane przez Airsoft Zone. O samych zawodach ogólnie byśmy nie mieli pojęcia, gdyby nas chłopacy z WMSG nie oznaczyli w komentarzu pod swoim postem, że właśnie w tym dniu są organizowane polskie eliminacje. Odnośnie przygotowań na te zawody mogliśmy się już nieco przygotować, ponieważ 6 lat temu, w 2017 roku, również byliśmy tutaj na zawodach i mieliśmy nieco pojęcie o tym, jak te zawody tutaj wyglądają. Mieliśmy świadomość tego, że inne teamy były troszeczkę lepiej przygotowane, bo miały wiedzę o tym, jakie będą tory na tychże zawodach. No my niestety nie do końca byliśmy pewni, co tutaj się będzie działo i zostaliśmy zaskoczeni między innymi torem stage'em tak zwanym trzecim, który był bardzo skomplikowany i tak naprawdę 3 dni analizowaliśmy go, aby dobrze go zrozumieć, aby nie popełnić błędu i żeby go jak najsprawniej przebiec. Do zawodów, w sumie do eliminacji, przygotowaliśmy się w ten sposób, że głównie korzystaliśmy z okazji na weekendowe wypady strzelankowe, a tak to jeszcze była opcja strzelania do metalowych blaszek. No. Jedynymi wymaganiami, aby wziąć udział w tych zawodach, było to, aby wziąć przede wszystkim hełm, okulary, pas oraz zawieszenie do karabinu, którego i tak w sumie zapomnieliśmy wziąć, ale nie było nam ono jakieś specjalnie potrzebne. Z góry byśmy chcieli bardzo podziękować naszym sponsorom, którzy bardzo nam pomogli w przyjeździe tutaj w przygotowaniach, a są nimi firma Zielony Sklep oraz ich marka Dominator, która wysłała nam ogromną paczkę ze sprzętem. Zresztą już pewnie widzieliście post na grupie Wis. Firma ProInżynier, która wsparła nas finansowo. Firma TW Service, Tomasz Waniołek, który również wsparł nas finansowo. Firma Katus i ich marka Delta Armory, która wysłała nam eleganckie buciki, żeby nam się wygodnie biegało. Nasi partnerzy medialni WMSG, którzy są tutaj właśnie z nami. Oraz dodatkowo Estate Gunners oraz firma Lukmar. Cześć, jestem Piotrek Partyka z Airsoft Zone. W tym roku przeprowadziliśmy eliminację G&G World Cup. Mieliśmy 2 stage, cele 5x5 oraz strzelnice CQB. Jesteśmy w Taipei na międzynarodowych zawodach G&G World Cup. Przyjechaliśmy tutaj ze zwycięzcami z Polski, którzy wygrali eliminacje przeprowadzone w GT Arena w Warszawie.
Czekają nas 3 dni dobrej zabawy. W tym momencie w piątek przeprowadzane są tak zwane rozgrzewki, warm-up. Natomiast jutro w sobotę zaczynamy już zawody. W niedzielę wyniki i dekoracja. A w międzyczasie zwiedzanie, oglądanie pięknych miejsc w Tajpej. Trzymamy kciuki za chłopaków, którzy biorą udział w mistrzostwach. Liczymy, że osiągną super wynik. Tegoroczna edycja odbywa się z wykorzystaniem nowej wersji systemu celów interaktywnych w produkcji GLG Armament, tak zwane ETS, Electronic Target System. Różnica polega na tym, że poprzednia wersja tego systemu wykorzystywała gumowe kopułki, które reagowały na trafienie kulką airsoftową. W tym przypadku guma została zastąpiona stalową płytką, dookoła jest pierścień LED-owy, który tak samo daje systemy świetlne. Różnica upgrade wersji polega na tym, że został wymuszony przez zastosowanie tego systemu w treningu sił zbrojnych Tajwanu. Z tego co wiemy, system jest wykorzystywany w przynajmniej jednej jednostce wojskowej, a także w klubie strzeleckim przy jednostce wojskowej. Mistrzostwa świata GNG Armament to także niewątpliwa okazja, żeby pozwiedzać trochę Tajwanu, zobaczyć Tajpej, a to także nocne targi, gdzie właśnie się znajdujemy. W tym roku, w przeciwieństwie do poprzednich edycji, organizatorzy przewidzieli znacznie więcej czasu dla uczestników, czasu wolnego. W tym roku po raz pierwszy Mistrzostwa Świata GLG Armament odbywają się pod patronatem nowego stowarzyszenia założonego przez Jamesa Liao, National Defense Education Association. Ideą stowarzyszenia jest wprowadzenie replik airsoftowych do procesu edukacji obronnej młodzieży tajwańskiej, żeby przyzwyczajać młodych ludzi do czegoś takiego, do przedmiotu, jakim jest replika broni palnej. W założeniu ma to podnieść poziom obronności kraju.
powiem Wam teraz kilka słów o sprzęcie, na którym pracujemy podczas tych zawodów. Strzelamy z karabinków oraz z pistoletów. Każdy z nas ma dyspozycji jedno i drugie. Karabinki firmy oczywiście G&G Armament ARP 55620 z magazynkami 30-nabojowymi i do każdego stage'u mamy tylko i wyłącznie 30 kulek w karabinie. Chyba że jest stage, w którym można doładowywać amunicję, czyli na przykład na stage'u trzecim. Oraz do tego mamy pistolet, który jest to GMP 1911 CP z magazynkiem, który mieści, z tego co mówię, 29 kul. Jest to magazynek na Gringas, pistolet oczywiście jest też na Gringas z blowbackiem i na takim sprzęcie pracujemy. W momencie, kiedy skończą nam się kulki w karabinie, możemy sobie dobyć pistolet z kabury i przejść do pistoletu i kontynuować strzelanie z pistoletu. Pierwszy dzień każdy z nas pobrał sobie karabin oraz pistolet. Każdy karabin ma numer i pistolet również ma numer, dzięki czemu karabiny i pistolety są przypisane do każdej osoby. Codziennie po zawodach musimy zdać je i następnego dnia również pobieramy te same modele, ponieważ hop-upy są ustawione pod las, pod nasze predyspozycje. W przypadku Łukasza poprosiliśmy serwisanta, aby wymienił mu troszeczkę, przerobił mu kolbę, żeby zatrzymywała się w połowie, a nie tak jak inne modele, które zatrzymują się tylko na końcu albo tylko na początku prowadnicy. Mieliśmy jeszcze problem z pistoletem, no i serwisant tutaj na miejscu przerobił, wymienił kilka części wewnątrz, dzięki czemu pistolet już działa mu w pełni sprawnie. W poprzednich edycjach mieliśmy problem z niektórymi replikami, mianowicie nie miały one dobrego skupienia. Kiedy celowaliśmy w jeden punkt, miały one dość stosunkowo mocny rozrzut. Na tych zawodach już nie ma takiego problemu, a w przypadku, kiedy zdarzy się jakikolwiek problem, możemy to zgłosić sędziemu i powtórzyć konkurencję od nowa, a w późniejszym okresie podejść do serwisanta, który automatycznie to naprawia. Jesteśmy na stage numer drugim, który właśnie jest dokładnie za mną. Na tym stage'u jesteśmy wyposażeni w karabinek plus pistolet. Razem z moim przyjacielem Łukaszem jesteśmy spięci liną i poruszamy się w wyznaczonym czerwonym kwadracie, w którym musimy zestrzeliwać wszystkie kopułki, które są za nami. W jednym momencie zapalają się dwie. Co jest utrudnieniem, bo jedna jest na przykład z jednej strony, druga z drugiej i trzeba co chwilę zmieniać pozycję. Drugie utrudnienie jest takie, że jesteśmy właśnie we dwójkę spięci liną. Jeżeli jednemu się zapali, to drugi drugiego ciągnie i są ograniczone dosyć z tym ruchy. Gdyby się przykładowo kulki skończyły, jest możliwość doładowania. Nie ma z tym problemu, ale to oczywiście dużo i wtedy ze wszystkimi schodzi. Zapraszam Was teraz na stage numer 1. Jest to pierwsze nasze wyzwanie. Przed nami jest 25 czujek, które musimy zestrzelić w jak najkrótszym czasie. Utrudnienie jest takie, że w poprzednich edycjach staliśmy w miejscu i strzelaliśmy. A teraz firma G&G Armament urozmaiciła tą konkurencję, że w pierwszej kolejności trzeba przebiec odpowiedni odcinek i dopiero później rozpocząć strzelanie. Tak jak już przyjaciel Łukasz wspomniał, mamy karabin do dyspozycji i pistolet do dyspozycji, dzięki czemu musimy w jak najkrótszym czasie przy pomocy 30 kulek w karabinie i 29 kulek w pistolecie zestrzelić 25 czujek.
Czujniki te są nieco inne niż mieliśmy z nimi styczność wcześniej, ponieważ mają troszeczkę inne mechanizmy. Nie są już to kopułki, tylko są to płaskie cele, do których jak trafimy również zmieniają kolor. Trudność polega na tym, że są one wyświetlane losowo i w danym momencie nie wiemy, która kopułka się zapali i którą kopułkę trzeba będzie zestrzelić. Za nami znajduje się stage 4, w którym w dniu wczorajszym mogliśmy spróbować i postrzelać. Jest on dość skomplikowanym stage'em, ponieważ składa się z czterech mniejszych elementów. W pierwszej kolejności musimy przenieść flagę. Wchodzimy do pomieszczenia, zestrzeliwujemy 6 celów, przechodzimy do kolejnej sekcji i już we dwóch, czyli ja z moim kolegą z Łukaszem, zestrzeliwujemy kolejne cele. Zostajemy poinformowani poprzez dzwonek o tym, że dany stage został skończony i możemy przenieść się do kolejnego stage'u. W drugim stage'u w pierwszej kolejności wyważamy drzwi, podchodzimy do ammo boxa. Jedna osoba może się ładować, druga osoba natomiast musi strzelać do kolejnych 6 celów, gdyż jeśli nie zostaną one zestrzelone, to karabin maszynowy będzie do nas ciągle strzelał. Wtedy przenosimy ammo boxa i zestrzeliwujemy kolejne cele i oczywiście tak jak w poprzednim przypadku po dźwięku dzwonka możemy przenieść się na kolejną część. Jedna osoba w tym momencie otwiera drzwi już wyjściowe z całej gry, a druga osoba w tym momencie, w tym samym czasie przenosi manekina. Po przeniesieniu manekina rozpoczynamy standardowo strzelanie i po zastrzeleniu wszystkich celów przenosimy się do czwartej sekcji. W czwartej sekcji trudnością jest to, że jedna osoba musi przenieść karabin maszynowy, a druga osoba w tym czasie musi trzymać przycisk od lasera, gdyż w momencie naruszenia lasera dostajemy 5 sekund kary, więc musimy tego pilnować. Po przejściu drugiej osoby na drugą stronę tego stage'u rozpoczynamy standardowo strzelanie do celów. I po zestrzeleniu wszystkich celów możemy opuścić pole gry i nacisnąć przycisk zatrzymujący nasz czas. Jesteśmy już po kwalifikacjach, ogólnie myśleliśmy, że będą trochę gorsze czasy, ale suma sumiarów zajęliśmy 14 miejsce. Na ile drużyn? 32 drużyny udało się 14 miejsce zająć. To chyba nasza szczęśliwa liczba, bo 3 lat temu... Identyko, nie? Dokładnie tak. Wiele osób, zwróciliśmy uwagę, że zostało dyskwalifikowanych na pierwszym stage'u z tego faktu, że skończyła im się amunicja i dostali DQ. Dzięki temu awansowaliśmy na nieco wyższe miejsca. Za momencik rozpocznie się druga tura. Będziemy startować dopiero na 18 miejscu z tego tytułu, że osoby z najgorszym czasem startują jako pierwsze, a my zakwalifikowaliśmy się na 14 miejscu, czyli jeszcze troszeczkę będziemy musieli poczekać. Na stage'u pierwszym zajęliśmy 7 miejsce, co naszym zdaniem jest rewelacyjnym wynikiem, patrząc na przygotowanie pozostałych drużyn. Niestety na stage'u drugim poszło nam znacznie gorzej. Czwarte miejsce od końca. Było blisko, ale daleko.
ale też fakt. Coś nie zgrało. Nie ćwiczyliśmy na linię, że byliśmy przywiązani, co było naprawdę stosunkowo dużym utrudnieniem, bo tak jak już wcześniej Łukasz wspomniał, jak jedna osoba strzelała, to druga często stosunkowo ciągła tą osobę i to troszeczkę utrudniało. Teraz będziemy mieli drugie podejście. Więc i postaram się pójść o wiele lepiej. Jesteśmy już po zawodach. Dzień wczorajszy nie należał do łatwych. Na naszej ulubionej konkurencji, czyli na ramię 5x5, zajęliśmy 7 miejsce. Natomiast w drugiej konkurencji, na tak zwanym stage'u drugim, poszło nam troszeczkę gorzej, bo zajęliśmy 4 miejsce, ale od końca. Łączna klasyfikacja dała nam to, że byliśmy na 14 miejscu. Ogólnie okazało się później, że pierwsze 2 stage to była jedynie runda rankingowa, która decydowała o tym, jak będziemy startować wczoraj po południu i w dniu dzisiejszym, ale o tym już Łukasz troszkę więcej opowie. Wczoraj już była jedna druga finału i na jednym drugim finału startowaliśmy od końca jako 14 drużyna. I w sumie poszło nam na tym drugim stage'u o wiele lepiej, bo poprawiliśmy wynik aż o 1 minutę. I suma sumiarów była to... Który to był czas? Łącznie mieliśmy czas... 5. Tak, jak Łukasz mówi, to był 5 czas najlepszy z tego stage'u. Dzisiejszego dnia. Poszło nam w sumie nie najgorzej, bo byliśmy jakoś w połowie stawki, tylko ja zrobiłem małego bubla i stanąłem na linie, przez co nam zabrali 5 punktów karnych, więc po dzisiejszym dniu nasze miejsce było 15. Mistrzostwa wygrała reprezentacja z Holandii, której oczywiście bardzo gratulujemy. Na drugim miejscu byli Czesi, nasi sąsiedzi, i na trzecim miejscu Włosi. Główną nagrodą w tychże zawodach było 10 tysięcy dolarów. Za drugie miejsce drużyna, czyli Czesi, otrzymali 5 tysięcy dolarów, natomiast nagrodą za trzecie miejsce było 2 tysiące dolarów.